TV. Trzeci odcinek z serii The Legend. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Alfredo Di Stefano. Chyba każdy średnio rozgarnięty kibic piłki nożnej, słysząc nazwisko Alfredo Di Stefano, myśli od razu o jednym: Real Madrid. No i nie dziwię się, bo właśnie ten człowiek jest legendą tego właśnie klubu. No to może przejdźmy do rzeczy. Di Stefano urodził się 4 lipca 1926 roku w Buenos Aires w Argentynie, a zmarł 7 lipca 2014 roku w Madrycie, więc miał tak. Miał 80, już wam mówię dokładnie. Kurde, liczyłem to przed chwilą, a teraz nie pamiętam. Czekajcie, 2014 minus 1000. On miał 88 lat i 3 dni. Tak, a więc no, nie, no, Peszek jest też taki, że zmarł podczas mundialu. Myślę, że na pewno chciałby oglądać, jakby chciał oglądać, no nie udało mu się tego jeszcze i już niestety zobaczyć. No to może przejdziemy do jego życia. Pierwsze styczności jego z piłką to jest argentyński klub River Plate z Buenos Aires. No i w szeregi tego klubu wstąpił mając 7 lat, więc był dość małym chłopcem. Ja 7 lat miałem jak... No nie, ja miałem 8 lat, jak pierwszy raz byłem na meczu piłki nożnej. No jak miałem 7 lat, to oglądałem z tatą mecze już. Wtedy zaczynałem tak wkręcać się w kibicowanie Barcelonie. No i tak jak mówię, 3 lata spędził w drużynach młodzieżowych, potem... No tak jak mówię, no, Di Stefano długo grał w tej młodzieżówce, aż pewnego pięknego dnia w 1943 roku zadebiutował w drużynie River Plate, w której pozostawał do 1949 roku, z tym, że w latach 46-47 był na wypożyczeniu do Huracan. Potem w 1949 roku przeszedł do klubu Millonarios. Nie wiem, czy dobrze przeczytałem. W każdym razie jest to klub, który ma swoją siedzibę w Kolumbii. Dokładnie w Bogocie. To jest klub kolumbijski, tak jak mówię. Założony, już wam mówię kiedy, w 1946 roku, więc jak Di Stefano był tak naprawdę jednym z pierwszych zawodników tego klubu, co jest jakimś tam, co jest warto odnotowania. W tym klubie pozostał do 1953 roku, w jego barwach zagrał 102 mecze. I strzelił 90 bramek, no dość spoko statystyka, biorąc pod uwagę, że Cruyff w Barcelonie zagrał tam 140, bodajże chyba 8 spotkań, strzelił 43 gole, czy coś, no w każdym razie podobnie. To tutaj w 102 spotkaniach Di Stefano strzelił 90 bramek, więc widać, jaka tutaj no jest różnica. No a potem... A potem lata świetności Di Stefano, Real Madryt, od 1953 roku do 1964. Powiem wam tak, no nie dziwię się, że jest uznany za legendę tego klubu. Przez 11 lat zagrał 282 spotkania, zdobył 216 bramek. Można powiedzieć, że dość spoko bilans, aczkolwiek bywało różnie. No tak. I też trzeba przyznać, o właśnie, jeszcze a propos tego transferu Realu Madryt, tam były takie, że tak powiem, jaja kwadratowe,
Ano z tego względu, że był mały problem w transferze. Powiem tak, czytałem, że wtedy poszło o jakieś tam podatki czy coś tam. No ale w ostateczności o tym, gdzie będzie grał ten piłkarz, zdecydowała FIFA. Co ciekawe, pierwotnie Di Stefano miał być zawodnikiem Barcelony. I teraz kij wie, jak to się stało, że przeszedł do Realu. Podobno kibice Barcelony potem roszczyli sobie prawa do tego, że Di Stefano powinien być ich zawodnikiem, bo przecież to oni go pierwsi kupili. Prawdopodobnie tak było. Aczkolwiek nie dowiemy się tego bardzo szybko, bo Di Stefano już nie żyje. No, ale fakt jest taki, że na początku miał być piłkarzem Barcelony, ale FIFA orzekła, że jest to piłkarz Realu Madryt. No. No i też trzeba powiedzieć teraz o tych osiągnięciach Alfredo Di Stefano. Powiem wam tak. Mistrzostwo Hiszpanii raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem razy. Puchar Hiszpanii raz, pięć pucharów Ligi Mistrzów. No a także czwarty wynik w historii co do strzelonych bramek z Ligi Hiszpańskiej, aż 200. Ile tutaj jest napisane? 227. Mam tutaj małą ściągawkę, więc się nie obraźcie, bo nie jestem w stanie wszystkiego zapamiętać, to chyba logiczne. No i coś o złotej piłce, bodajże chyba dwa razy zdobył złotą piłkę, już wam powiem. Laureaci złotej piłki, już wam mówię. Tak, Di Stefano dwa razy. Ta złota piłka. Dość dobry wynik. Niewielu ma tak dobrze. Jak ktoś ma jedną złotą piłkę, to weźcie mi, że już jest bardzo dobrze. Potem transfer jeszcze do Espanyolu Barcelona na 2 lata. Tak jakby Di Stefano chciał pokazać kibicom Barcelony takiego, za przeproszeniem, serdecznego fuckersa tak zwanego. A wiąże się to z tym, że no przeszedł do Espanyolu. Aczkolwiek też wątpię, żeby on chciał przejść do Barcelony po tych wszystkich latach. Podobno Barcelona chciała go wykupić. No ale to są kwestie sporne, bo wiele kibice Barcelony, oczywiście ci, którzy żyli w tamtych latach, no nie, jest ich coraz mniej oczywiście. Oczywiście nikomu żadnej śmierci nie życzę, nie zrozumiecie mnie źle, ale no, różnie bywało. Oni twierdzą, że Barcelona interesowała się tym piłkarzem. Czy się nim interesowała, no nie jestem w stanie wam powiedzieć, nie było mnie wtedy na świecie, no ale podejrzewam, że jeżeli pojawiła się taka pogłoska, no to coś musiało być na rzeczy. No przeszedł do Espanyolu, no w każdym razie zagrał 47 spotkań, strzelił 11 bramek. Jeżeli chodzi o reprezentację Di Stefano, to tu jest ciekawe, aż w trzech reprezentacjach grał Di Stefano. Co ciekawe, grał w reprezentacji Argentyny, co jest raczej zrozumiałe, bo przecież on był Argentyńczykiem. 6 meczów, 6 bramek. No, na pierwsze oko wydaje się, co tak mało, kurde. Jakby ktoś nie wiedział, że on grał jeszcze w innych reprezentacjach. A wiedziałby, jakim był mocarzem, że tak to określę. No powiem wam, trochę mało. Ale tutaj się nam już sytuacja wyjaśnia, bo 1949 roku, 1954 roku grał dla reprezentacji Kolumbii. Nie wiem dlaczego. Podejrzewam, że ze względu na to, że grał w Millonarios. Myślę, że no była to jakaś tam lepsza perspektywa dla niego tutaj. 4 mecze bez gola. No i od 1954 roku do 61 w reprezentacji Hiszpanii 31 meczy, 23 gole. Więc w sumie we wszystkich reprezentacjach zagrał 41 meczy i zdobył 29 bramek. No, nie jest źle, tak? Biorąc pod uwagę, że też nie przez całą karierę grał w reprezentacjach. To jeszcze są trzy reprezentacje, więc umówmy się, dzisiaj takie coś jest w zasadzie niemożliwe. No ale różnie bywało.
Potem był trenerem, ale jakimś super trenerem nie był. Chociaż ma parę klubów na koncie, bo jest to Elche, Boca Juniors, Valencia Sporting, Lizbona, Rayo Vallecano, Castellón, Valencia, River Plate, Real Madrid, Boca Juniors, Valencia i Real Madrid. Tak, i jeszcze na koniec chciałbym powiedzieć, że jeszcze dzisiaj pojawi się odcinek z serii Klub w pigułce, pierwszy odcinek z tej serii. Termalika Brugg Betnie Ciecia, tak jak obiecałem. No, a więc ja się z wami żegnam, dziękuję i do następnej. A song for the broken hearted.